Cześć wszystkim! Znowu PON7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, dzisiaj postaramy się zaradzić naszym problemom z energią. Część naszych problemów z energii wynika z problemów z węglem. Tego mam bardzo sprytny pomysł, jak pozbyć się problemu z węglem. Otóż pozbędziemy się węgla. Proste, czy nie? Dobra, najpierw tutaj zrobimy jedną małą rzecz. Pozbędziemy się tego brzydkiego taśmociągu, ponieważ mamy już naszą sieć logistyczną w pełni operującą. Więc możemy zrobić coś takiego. Tutaj zrobimy pasywną skrzynię zaopatrzeniową. To wszystko sobie skasujemy. Tak, ponieważ spowalnia to czas, bardzo dużo czasu zajmuje właśnie, zanim moduły tym pasem przejdą do swojego miejsca przeznaczenia, a poza tym za dużo by mogło się tutaj magazynować, a moduły są bardzo drogie, więc nie chcemy ich magazynować. Dobra, tutaj zrobimy sobie na pewno skrzynię żądającą, coś co odblokowaliśmy w poprzednim odcinku, badając sieci logistyczne. Zrobimy jej podajnik w ten sposób. Tak, tylko jeszcze trzeba go zasilić prądem. I powiemy, że ta skrzynia ma sobie zamawiać moduły prędkości, powiedzmy 5. Ponieważ i tak one się tu będą magazynować na pasie. No i teraz nasze robociki już lecą. Widzę, że dwa lecą. Dajcie im chwilę. Ale lecą, ale z czymś innym. Okej, dobra, muszę się upewnić, że jeszcze, że tamta skrzynka jest w zasięgu sieci. Otóż nie jest. Okej, to jest problem. Zaraz go naprawimy. Powiedzmy, ciach. Już 8 się zrobiło. Okej. No i widzimy. I teraz nasze robociki będą latać i automatycznie będą dostarczać moduły w tamto miejsce. No, jest bardzo wygodne, ponieważ nie musimy męczyć się z pasami. A poza tym nie magazynuje nam się tyle materiałów na pasie. No, minusem jest tego, że musimy mieć robociki, które cały czas będą robić to, ale... Ale dadzą radę. Dobra. Drugą rzecz, jaką dzisiaj się weźmiemy, to zakłady chemiczne. Oraz dodatkowe rafinerie. Dobra. Przejdę tutaj mniej więcej do miejsca, gdzie mam wszystko. Dobra, mam kilka modułów prędkości, bo zebrałem przez przypadek. Ale się nam przydadzą. Pierwsze chcemy sobie sprodukować parę automatów montażowych 3. Ponieważ one są nam potrzebne do robienia rafinerii. Więc tak, dam moduły prędkości, dam to. Tak, i tyle możemy zrobić. Bo wymaga aż 4 moduły prędkości, jeden automat. Więc póki co nie będziemy ich dużo robić. Dobra, teraz powiedzmy, robimy sobie ze 2 rafinerie. A na szczęście mam kamienną cegłę. Dobra, na stal, trybiki, to oraz pompy. Dobra. Dostawimy sobie może ze 2 rafinerie. Mamy póki co 2. Myślę, że jak dostawię jeszcze 2, to powinno na razie starczyć. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze dodatkowe fabryki chemiczne. Raczej zakłady. Chwila. Dobra. Tak, nie ogarnąłem stopera. Dobra. Zakład chemiczny. Podobnie rura. Stal. To oraz to. I tak, w międzyczasie przejrzę komentarz ostatnio. Ryba Kawalarz stwierdził, że tak, że mamy za mało akumulatorów. I może to prawda, może nie. Generalnie mam taki gotowy schemat, z którego korzystam, który powinien być optymalny pod względem ilości akumulatorów oraz ilości panelów słonecznych. Więc to nie powinno być problem, możemy po prostu za mało produkować energii.
powinniśmy produkować przynajmniej dwa razy tyle, ile ile tak w trakcie dnia powinniśmy produkować przynajmniej dwa razy tyle, ile wymaga nasza fabryka, aby drugie tyle szło na ładowanie akumulatorów, które będą zasilać nas w trakcie nocy. Więc jeżeli nie mamy tego, no to w trakcie nocy też również nam będzie brakować energii. Więc tak, aby to naprawić, po prostu jak zwykle zbuduję więcej paneli. I stwierdziłem, że zrobię sobie dużą farmę słoneczną tutaj. Ponieważ tutaj na razie już tak ciasno się trochę robi. Tutaj mam sporo miejsca, z którego chyba raczej nie będę korzystał. Ewentualnie tu kiedyś jakiś pociąg będzie jeździł. Trochę problem jest, ponieważ panele produkujemy tutaj gdzieś. A tutaj, tak, to będzie trochę droga. Trochę długa droga, którą nasze robociki będą musiały przejechać. Ale spoko. Nie mają nic innego do roboty. Są to w końcu roboty konstrukcyjne. Dobra. Planujmy sobie to odpowiednio. Tak. Jeszcze. Dobra, w sumie tutaj prąd już będzie. Z grubsza. Potem to pokasujemy. Ale na razie potrzebuję jeszcze. Co mniej więcej gdzieś tutaj. Roboport. Powiedzmy gdzieś tutaj. Ok. Tutaj jeszcze prąd doprowadzimy. I tak. To możemy skasować. I tutaj zaczniemy panele stawiać. Dobra, ciach. Kto się postawi, to zacznę stawiać kolejne. No i dobra. Robociki powinny to budować wszystko, tak? Czy to się połączy? Powinno się połączyć, mam nadzieję. Tak, połączy się. Bez problemu. Dobra. Mamy zakłady chemiczne, mamy rafinerię, to do roboty. Tego w sumie nie potrzebuję. Okej. Tutaj dodatkowe dwie w ten sam sposób jak były. I tak. Stawiamy sobie zaawansowane przetwarzanie, tak jak wcześniej. Tak, teraz tutaj. Dobra, i jeszcze wodę. Tak jak wcześniej również. I prąd. Jakiś. No dobra. Teraz w sumie tutaj mogę zrobić z tego schemat. Sobie skasuję, tego na razie nie potrzebuję. Nowy schemat. I to samo zrobimy tutaj. W sumie całość mogłem zeschematować. Szybciej by było, ale dobra. Dobra, tutaj nie będziemy potrzebowali tych rzeczy, ponieważ już tutaj się ulatniają. A tak, bo tutaj są wyjścia właśnie do fabryk głównych. Z tego nie będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować natomiast tutaj połączeń. Dobra, jak się tutaj powstaje... Okej. Nie wiem, czemu robociki nie załapały reszty. A nie, załapały, już lecą. Okej. Dobra. I teraz weźmy się za produkcję paliwa stałego.
Paliwo stałe będzie nam w przyszłości potrzebne do paliwa rakietowego, do rakiety, ale póki co możemy tego wykorzystywać jako opał. Mianowicie, tak, węgiel ma 8 megajouli wartości opałowej, paliwo stałe ma 25 megajouli. A poza tym paliwo stałe możemy produkować w nieskończoność, ponieważ ropa nigdy się nie kończy. Natomiast węgiel się kończy i jak wykopiemy węgiel, to musimy znaleźć kolejny. Dlatego lepiej węgiel wykorzystywać tylko do rzeczy, które wymagają węgla, m.in. produkcja plastiku czy produkcja granatów. Natomiast do rzeczy opałowych lepiej wykorzystywać paliwo stałe. No i dobra. Ponadto chcemy zrobić tak, jak zrobiliśmy z krakingiem mazutu, żeby do krakowania dochodziło tylko wtedy, kiedy mamy nadmiar. Jak to zrobić? Może zrobię tak. I tutaj powiedzmy zrobię w drugą stronę połączenie. I tylko potrzebowałbym pompy. Czy mam rzeczy potrzebne do pompy? Że wiecie co, może na razie dokończę to, co robiłem. Czyli fabrykę paliwo stałego. On się produkuje 3 sekundy. Wymaga 10 nafty. Jak to w porównaniu do crackingu? 3 sekundy 30 nafty. Więc powinniśmy bez problemu zrobić sobie 6 fabryk produkujących to i nie mieć problemu z naftą. Zrobię sobie powiedzmy je gdzieś. Nie, w sumie fajnie by było gdzieś tutaj bliżej, ale tutaj już chcę mieć miejsce na resztę rzeczy. Może tutaj to ustawię, żeby tak trochę będzie daleko dalej do miejsca z bojlerami, ale i tak zakładam, już się uporamy z energią powyłączać silniki parowe i coś innego robić. Dobra, a właśnie, bo paliwo stałe można produkować z trzech różnych rzeczy. Można produkować z gazolu, z mazutu albo z nafty. Chodzi o to, że produkcja z gazolu oraz mazutu wymaga 20, więc dwa razy więcej składników. Natomiast produkcja z nafty wymaga tylko 10. Więc dlatego zawsze ludzie produkują paliwo stałe z nafty. Jest to dużo bardziej wydajne. Dobra. Dołączmy to sobie. My w ten sposób. Okej. Voilà. I teraz potrzebujemy tylko po podajniku jednym. To zajmuje 3 sekundy, więc żółte zdecydowanie wystarczą. Okej. Wiedzmy, że tutaj będą spływać w tym kierunku. Dobra, jeszcze prąd. Tak i tak. No i dobra, produkcja ruszyła. Teraz potrzebuję jeszcze paru rzeczy. Pierwsze, potrzebujemy kolejnej skrzynki. Pasywnej skrzynki zaopatrzeniowej. Dobra, na razie starczy. Po drugie, potrzebujemy pompy. Dobra, silniki mam jeszcze trochę. Stal mi się skończyła. A dobra, tylko jedną wymagamy. Oraz to. Dobra. Więc tak, tutaj postawimy sobie pasywną skrzynkę zaopatrzeniową i tak samo jak w modułach będziemy ją ładowali podajnikami. Znaczy tak, będziemy ładowali podajnikami. Wszystko, co będzie zużywać paliwa stałego, ustawimy, że będzie korzystało z sieci logistycznej. Ponieważ nie chcę robić pasów,
które by aż tutaj się ciągnęły, tym bardziej, że paliwo stałe również jest trochę cenne na ilości. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Postawmy tą pompę. Wiecie co, może fajnie było, jakby ona się tutaj łączyła. Gdzie w tym kierunku szła? Tak, ciągle nas atakują tutaj na boku, więc będziemy musieli również niedługo tak sprzątnąć tych sąsiadów, ale spoko. Dobra. Bo połączenie powinno być podobne. A, jeszcze tak, potrzebuję drutu. Czu. Czerwony przewód. I tak jak samo jak wcześniej, będziemy go łączyć z magazynem. Gdzie mi się pojawił? Ślepy jestem, tutaj. I będzie warunek taki sam, tylko że na naftę. Więcej niż 500. I wtedy będzie szła, nadmiar będzie szedł do krakingu. Natomiast całą resztę będziemy wykorzystywać do produkcji paliwa. Okej, już mamy mały zapas. Jak tam nasza elektrownia? Ładnie już powstała. W takim razie to możemy skasować. Jak tam nasz zapas paneli? Czu. 38, więc zdecydowanie nie wystarczy. Dobra, poczekajmy aż się naładują ilość paneli. Znaczy tak, doprodukują i potem będziemy dopiero stawiać kolejne segmenty. A w międzyczasie wykorzystajmy nasze paliwo tam, gdzie go potrzebujemy. Prawda, już moje robociki lecą z rzeczami. Tak, przy okazji mogę posprzątać tutaj nieużywane już koparki. Jest ich całkiem sporo. Okej. Ty możesz pójść. Tutaj możemy postawić jakąś koparkę, która będzie kopać węgiel. W sumie tutaj również możemy. Dobra. Tutaj możemy postawić koparkę, która również będzie kopać węgiel. I tak, to możemy skasować wszystko. Tylko potrzebujemy tutaj prądu. Tak, jeszcze tutaj będziemy potrzebować prądu. A poza tym to wszystko idzie do kosza. Ponieważ nic to już się nie kopie. Dobra. I tak. Tak jak wcześniej, zrobimy sobie tutaj skrzynię żądającą. Jedźmy tutaj. Będzie ona krzyżowała się tutaj. Skrzynia żądająca jeszcze raz tutaj. Będzie działał podajnik. Tak. Oj, sorry. Co to tak za głosy? A, te silniki parowe. Myślałem, że to obcy gdzieś idą. Dobra, jeszcze raz. Podajniki mam tutaj niepotrzebnie. Tutaj wstawiłem. I tutaj powiedzmy... Będziemy zamawiać oczywiście paliwo stałe w ilości powiedzmy 20. I będzie ono się krzyżowało z węglem.
dzięki czemu dalej będziemy wykańczać jeszcze ten węgiel. Przynajmniej tyle, ile potrzebujemy. Znaczy tyle, ile mamy. Ale powoli również będziemy braki będziemy uzupełniać już paliwem stałym. Dobra. Przy okazji pozbędziemy się tego. Dobra, czy mam wywóz węgla? Nie. Ale zaraz się go pozbędę. I paliwo stałe również będziemy sobie ładować do lokomotyw. Ma to dwie korzyści. Tak, skrzynia żądająca tutaj. Potrzebujemy jeszcze tutaj sieci, żeby sięgała. Będziemy sobie tutaj tak samo zamawiać paliwo stałe w ilości powiedzmy 30. Ponieważ paliwo stałe również ma tą fajną cechę. Dobra, chwila. Czy tutaj leci paliwo? Chyba już leci, co? Nie. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jest dodane do sieci to paliwo. Pewnie nie. Pewnie dlatego nigdzie nie leci. Tak. Więc musimy tutaj jeszcze roboport dobudować. Derp, zawsze tak zapominam o takich szczegółach. Dobra, wygląda na to, że gdzieś tutaj będzie musiało być. Dobra, nie będzie problemu. Możemy tutaj jeszcze dobudować jakieś, żeby wszystko było w zasięgu sieci. Lecmy tutaj. Albo nie, gdzieś tutaj. Żeby mnie nie przeszkadzało. Dobra. O czym mówiłem, że paliwo stałe jest fajniejsze od węgla, ponieważ ono przyspiesza pojazdy, które nim zasilamy. Okej, okay, wiecie co? Pozużywam to, co tutaj mam. Dobra. Czy leci już tutaj roboport? Już chyba lecą. Tak, już paliwo ruszyło. Tak, a o czym mówiłem, że paliwo stałe przyspiesza pojazdy, które się nim zasila, ponieważ jest dużo bardziej energetyczne od węgla, można się domyślić. I dlatego pojazdy zasilane paliwem stałym jeżdżą szybciej, szybciej przyspieszają, więc to będzie dodatkowa zaleta, że będziemy zasilać lokomotywy paliwem stałym, ponieważ będą nam szybciej jeździć. A ile szybciej, poczekajmy aż tutaj pierwsze roboty przybędą. Tak, najpierw musi się jeszcze ten węgiel wypalić. Potem będę już podał. Tak, przyspieszenie pojazdu 120%. No cóż, no to o 1/5 szybciej zawsze to coś. W przyszłości będziemy mogli również zapodawać paliwo rakietowe do pojazdów. Paliwo rakietowe robi się właśnie z paliwa stałego. Ono chyba ma 140% nawet. Więc również jest fajnie. Okej, dobra. Ponadto jeszcze jedną rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, chcę bardziej ogarnąć nasz pas z miedzią, ponieważ już nam brakuje miedzi do produkcji. Może brakuje to złe słowo. Za wolno ją dostarczamy tutaj. Więc myślę, że po prostu wezmę sobie szybki taśmociąg i zrobię upgrade tutaj do wszystkiego na szybki taśmociąg. Znaczy oczywiście nie tylko całego kawałku tutaj, tylko całej linii. Aż do tego momentu, całej macierzy. Czyli tak, tutaj będziemy również potrzebować szybkich rozdzielaczy. Ciach, ciach, ciach. Tutaj potrzebujemy szybkich podziemi. Tak i tak. Tak samo na górze. No i dobra, już troszkę to lepiej wygląda. Za tym, że musimy jeszcze tutaj dać. No i dobra. Teraz weźmy, zaupgrade'ujmy całą tą linię aż do tego momentu.
Szybki taśmociąg. Trochę zużywa mi to szybki. Zużyje mi to szybkich taśmociągów, ale spoko, mam ich automatyczną produkcję, więc mnie to nie boli. Bardziej mnie boli nasza niska produkcja zielonych pakietów obecnie. Okej, okay. Tak, tak. Okej, okay, w sumie dalej już nie muszę upgrade'ować. Już widać, że taśmociągi są... Nie, chociaż przydałoby nam się. Bo jeszcze nie wszystkie piece pracują z powodu tego, że pas jest nadal za... zawalony. Zrobimy cały upgrade tutaj. I w pozostałych liniach też tak zrobimy. Okej, okay, teraz już dużo więcej dociera miedzi niż wcześniej. Ale poczekam na dodatkowe pasy. Czy mam ich duży zapas? Mam. Więc tutaj również wszystko pociągnę jeszcze dalej. Oczywiście tutaj również potrzebujemy szybszego. Dobrze, to zrobiłem dobrze, tak? Wszystko aż do tego momentu ma być czerwone. Dobra, i tutaj jeszcze walnijmy szybko. Dobra, tutaj jeszcze dokończę. W sumie to już nie potrzebowałem, ale... Ale niech będzie. I dzięki, robociki. I tutaj ile już mam? Powinno wystarczyć na razie. Chociaż, jak już mam zapas, to dokończę. No i dobra. Powinno to przyspieszyć naszą produkcję miedzi. Okej, okay, ale linie dalej stoją. Okej, okay, to już ładniejszy widok, przyznacie. Okej, okay, czy to jest problem kolejny z energetycznością? Nie. Wszystko działa okej. Okay. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. No, tak jak widzicie. Paliwo stałe będzie już nam uzupełniać braki w węglu, więc już nie będziemy mieli problemów z elektrycznością z tego powodu. Dobra, jak tam nasz zapas paliwa stałego? Czy to miało być? A, właśnie, jak tam nasz zapas... O! Patrzcie, możemy już rozpocząć produkcję Coveraxa, jak tylko skończymy badania. Bardzo mnie to cieszy. Paliwo stałe, zapas mamy całkiem spory. Powinno nie nam wystarczyć na razie. Dobra. To skoro już produkujemy dużo zielonych, czy nadal nam brakuje... A, teraz nam brakuje plastiku. Tak, dobra, to będzie kolejna rzecz, którą będę musiał zwiększyć produkcję. Ale zanim to zrobimy, zwiększymy również produkcję zielonych pakietów. Ponieważ to również może nam nie wystarczyć, kiedy zwiększymy produkcję plastiku do produkcji czerwonych. Więc wiecie co, wezmę ten schemat, wyrzucę. Nowy schemat. Skopiuję to wszystko. Ok. I dostawimy sobie tutaj drugie tyle. Dobra. Może powsadzam takie rzeczy do tej książki. To w sumie to mi się, może się przydać jeszcze. No i dobra. Wszystko działa mniej więcej fajnie. Będziemy musieli pewnie również tych część pasów poupgrade'ować do czerwonych. Zwłaszcza ten wylotowy.
będziemy musieli zapgradeować do czerwonych pasów, ale to dobra. Jeszcze jedną rzecz, którą dzisiaj zrobimy szybko. To będzie produkcja modułów wydajności. Patrzcie, już nasza produkcja czerwonych płytek już całkiem ładnie wygląda. Dobra. Zrobimy sobie tutaj taką małą linię. Tak. Tylko odpowiednie muszą być odstępy zachowane. Dobra. Tutaj będziemy sobie produkować moduły wydajności. Tutaj sobie będziemy moduły produktywności produkować. I dobra. Tak jak tu wyżej. Nie będzie to zbyt trudne do ogarnięcia. Okej. I też tutaj rozdzielacze. I tak. Podajniki zwykłe wystarczą. Nie aż bardzo mało jest tutaj wymaganie. No i dobra. Prąd. Tak, prąd jeszcze tutaj potrzebujemy. I tutaj jeszcze dwie małe linie będą do wyjścia tego. Dobra, tak samo pasywne skrzynie na końcu. Dobra, i tak, i specjalnie to zrobiłem przesunięcie takie małe, żeby ten automat miał pierwszeństwo, żeby więcej produkował. Ograniczymy to do 50. Dobra. Próbujemy jeszcze wyjścia w ten sposób. I podajników oczywiście tutaj. No i dobra. Zapoczątkuję naszą małą linię produkcyjną pakietów, znaczy modułów wydajności, które w międzyczasie będę ładował właśnie do naszych elektrycznych pieców, żeby troszkę również poprawić sytuację z prądem. Przy okazji zobaczcie również, że brakuje nam miedzi. Więc to jest również kolejną rzecz, którą musimy ogarnąć. Szczęście nie musimy jeszcze robić pociągu. Mamy tutaj kolejną rudę miedzi. I jest na tyle blisko, że również opłacałoby się zrobić po prostu dwie pasy z niej i aż tutaj doprowadzić. Tak, te kopalnie już długo nie wystarczą. No i dobra. Zanim zrobimy jeszcze tą kopalnię miedzi, to będziemy musieli się zająć tymi sąsiadami. Chyba się tutaj rozbudowali, chyba tej bazy wcześniej nie mieli, co? Albo w każdym odcinku tak mówię. Dobra, w tym odcinku zwiększymy sobie produkcję plastiku, ponieważ ona na razie nam ogranicza naszą produkcję czerwonych pakietów. Jak widzicie, potrzebujemy ich dużo. A później... Tak, będziemy chyba badać różne rzeczy i generalnie będziemy zwiększać chyba dalej naszą wydajność przetapiania podstawowych surowców, bo na razie tak, one nam będą ograniczać dalej nasz postęp w grze. No i dobra. A, jeszcze tutaj musimy również to zaupgrade'ować. Więc tak, na razie nie będziemy zbyt dużo nowych rzeczy budować, będziemy głównie upgrade'ować te rzeczy, które już mamy i będziemy wynajdować nowe. Tak, aż w końcu dojdziemy do rakiet i tak dalej. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!